Teatrze Rozbark odbył się trzeci bytomski przegląd twórczości artystycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 artystów z 14 miast z całego województwa śląskiego. Pomysł takiej imprezy narodził się z okazji dziesięciolecia obchodów Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2016 roku. Wtedy obchodziliśmy dziesięciolecie i jest to już teraz trzecia edycja tej imprezy. Jest 15 uniwersytetów reprezentowanych w kategorii chóry i zespoły śpiewacze, taniec, grupy teatralne i kabarety i zespoły muzyczne, czyli bardzo, bardzo duży przekrój tego, co w obszarze twórczości artystycznej dzieje się w śląskich uniwersytetach trzeciego wieku. Tego dnia członkowie śląskich uniwersytetów trzeciego wieku byli w centrum zainteresowania. Wielu z nich ma sporo doświadczeń artystycznych. Paleta umiejętności była naprawdę szeroka. Są tam osoby, które wcześniej miały jakiś kontakt, czy to z śpiewem, czy z teatrem, czy z poezją, ale są również zupełni amatorzy, którzy teraz dopiero w takim wieku 60-70 lat odkryli swoje pasje i również swoje talenty. Dostarczają te zespoły naprawdę dużych wrażeń i starają się robić to coraz bardziej profesjonalnie, mimo że są amatorami, ale poprzez naprawdę ćwiczenia i zaangażowanie zarówno chóry, jak i taniec, jak i teatr ma co pokazać i niejednokrotnie z zadziwieniem z tej sali wychodzimy. Występy przed publicznością są dla uczestników przeglądu sporym przeżyciem. Ja myślę, że tak jak wszyscy artyści, stres ich nie omija. Niemniej widać, że dostarczają występy takich dobrych, pozytywnych wrażeń i myślę, że ten kolejny, trzeci przegląd też zostawi taki ślad pozytywnych wrażeń. Szczególnie, że występują przed publicznością, która też jest artystami, więc nawzajem się oceniają i oklaskują. Ci, którzy prezentowali swoje umiejętności na scenie, szukali inspiracji nie tylko w budynku Teatru Rozbark, ale także tuż obok w plenerowej scenerii. Pamiętajcie o obrodach, przecież stamtąd przyszliście, żare epoki.